To długa historia. Gothic przez budowanie swojego mrocznego i dosyć gęstego klimatu po dziś dzień jest w stanie momentami nas przerażać przez budowanie napięcia w niektórych lokacjach czy efekty audiowizualne. Natknąłem się ostatnio na materiał Xena pod tytułem Gothic – Straszne momenty sagi, który polecam obejrzeć. Słusznie zwrócona została uwaga na to, że w rzeczywistości strach działa na każdego indywidualnie. Strach sam w sobie jest pozostałością po naszych zwierzęcych przodkach, a istnieje u nas jako wrodzona reakcja na niebezpieczeństwo czy zagrożenie. Wiele książek, gier czy filmów bawi się tym strachem z odbiorcą, a używane efekty mogą być zupełnie różne, aby móc zaskoczyć odbiorcę, a ilość efektów nakładanych na siebie ma spowodować, aby chociaż jeden z nich zadziałał po myśli producentów. Dlatego też wiele horrorów atakuje nas muzyką, która jest raz głośniejsza, raz cicha, krokami czy oddechem w tle, szuraniem i innymi tego typu efektami, ale również słynnymi jumpscarami czy też stopniowym kumulowaniem napięcia. W dzisiejszym materiale zahaczę o motywy znane z horrorów, ale przede wszystkim materiał ten będzie poświęcony dwóm upadłym paladynom. Za farmą Onara w niewielkim lesie, zapewne już setki lat temu, wybudowany został grobowiec. Grobowiec Inubisa. Informacji na jego temat nie mamy żadnych. Stoi opuszczony, a dookoła niego wyrasta niewielki cmentarz. Cmentarz rzecz jasna opuszczony, wokół którego roi się od bestii. Nikt o zdrowych zmysłach nie ma przecież po co zapuszczać się do lasów. Samo to miejsce napawa niepokojem, głównie przez kwestie psychologiczne. Jesteśmy oddaleni od ludzi, a zza bram cmentarza słyszymy potwory i bestie. Wchodząc do środka starej kaplicy, napotykamy dwa przełączniki. Po wciśnięciu ich otwiera się krypta. Po zejściu w dół o 2 stopnie słyszymy niespodziewany i przeraźliwy dźwięk. Właśnie ten dźwięk uderza w nas najbardziej. Jest to konkretne przesłanie dla gracza, że poniżej jest spoczywające zło. Twórcy Gothica lubią zaskoczyć gracza, oferując mu takie efekty generujące gęsią skórkę. To właśnie dlatego takie dźwięki wśród głuchej ciszy najbardziej oddziałują na naszą wyobraźnię. Dlatego też twórcy horrorów przed strasznymi odgłosami wytłumiają resztę dźwięków. Po zejściu ze skalnych półek znajdujemy szkielet w rogu krypty. Obok niego znajduje się miecz oraz stary list. Cytuję. Zawiodłem. Płonne me nadzieje na zatrzymanie Inubisa na ścieżce dobra. Na początku sądziłem, że nie żyje, ale w starych kościach Iwana drzemie jeszcze siła. Inubis jednak powstał z martwych i szuka zemsty za wygnanie przez prastary zakon paladynów. Towarzyszy mu wielu wyznawców. Jak wojownik Inubisa mógł się stać tak zły? Znalazłem w tej krypcie jego grób. Nie wiem jednak, czy zdołam przekazać komuś wieści o moim odkryciu. Piszę więc te słowa w nadziei na to, że zostaną odnalezione. Strzeżcie się. Potężny nieprzyjaciel sięga po duszę sprawiedliwych. Inubis nie będzie ostatni. Niechaj Innos chroni wasze dusze. Podpisano Iwan. Koniec cytatu. Wkraczając dalej widzimy strażników krypty w każdej z trzech odnóg. Nie wiem czy celowo, ale to również dodaje efekt osaczenia, bo czujemy, że z każdej odnogi coś może nas zaatakować, a drogę ucieczki mamy tylko jedną. Jako że jest to podziemna krypta, dochodzi jeszcze do tego efekt klaustrofobii. Po zabiciu szkieletów otrzymamy trzy klucze do otwarcia trzech skrzyń. Jednak elementem zaskoczenia jest to, że po otwarciu skrzyni pojawiają się z grobów szkielety wraz z nieumarłym magiem. To, że coś się stanie, że coś się pojawi, jest niemal pewne. Z tym, że dźwięki zmarłych pojawią się dopiero po chwili od otworzenia kufra. A same szkielety po jeszcze dłuższej chwili. Nie wiem jednak, czy cel to był zamierzony, czy może wkradł się po prostu bug, ale powoduje to, że narasta stres związany z dźwiękami, a później może się pojawić faktyczne przerażenie, jak po dłuższej chwili, kiedy już się tego nie spodziewamy, pojawia się oddział nieumarłych. Po otworzeniu wszystkich trzech kufrów i pokonaniu niezliczonych ilości szkieletów,
pojawia się Pan Cienia Inubis, którego, jak jesteśmy wyjątkowo silni, bez problemu pokonamy. Lorowo ten wątek nie mówi nam za wiele. Jest to poniekąd jeden z wielu pobocznych, kreujących świat jako ciekawy, elementów składowych wyspy Korinis. Choć nie tak do końca, bo Inubis w lore był potężnym członkiem zakonu paladynów, który w jakiś sposób zszedł na ścieżkę zła. Według słów paladyna Iwana, nieprzyjaciel sięga po sprawiedliwych. Wnioskować można, że w starych czasach, bo ciężko określić nam okres życia Inubisa, Beliar stworzył siatkę swoich zwolenników, prawdopodobnie używając manipulacji lub opętań. Iwan chciał powstrzymać Inubisa. Pogoń za nim doprowadziła go właśnie do kaplicy w lasach wyspy Korinis, gdzie spisał swoje ostatnie słowa i najprawdopodobniej zmarł w trakcie walki, do samego końca trzymając swój miecz. Inubis nie będzie ostatni, brzmiały ostatnie słowa listu. Zdobycie tego przedmiotu na wczesnych etapach gry może być preludium tego, co spotkało nas później w grze. A my po wszystkim jesteśmy pozostawieni z myślami i otworzoną furtką do spekulacji, bo tutaj Beliar wychodzi na jednego z wielu złych, czarnych charakterów. Z wielu antagonistów w innych seriach jak Lord Voldemort w serii o Harrym Potterze czy Sauron w serii Władcy Pierścieni, którzy choć już kiedyś pokonani, to przez lata w mroku szukali swoich zwolenników. A całą wojnę planowali z dużym wyprzedzeniem, bo okres życia Inubisa był na długo przed rozpoczęciem obecnej wojny z orkami i obecną wojną bogów. Można przyrównać go do pewnego preludium zimnej wojny, kiedy to choć oficjalnego stanu wojennego na wyspie Korinis nie było, to obie siły, dobra i zła, ścierały się ze sobą na małą skalę i powoli zdobywali swoich popleczników. Drugim mrocznym bądź też upadłym paladynem był Pan Cienia Archol, którego gracz mógł spotkać w dworze Irdorad. Ważnymi elementami będzie dla nas historia samego dworu oraz rola Archola. Niechcący zrymowałem, sorry. Zacznijmy od historii. Nie znamy daty powstania dworu, lecz od Pyrokara wiemy, że istniały cztery takie świątynie. Dwie zostały zniszczone przed 40 laty przez paladynów, a dwie po prostu zniknęły i nikt nie mógł ich odszukać. Właśnie jedna z tych świątyń mieściła się w dworze Irdorad. Historia na Gothicpedii jest dosyć uboga i skąpa w informacje, ale więcej możemy odczytać, posiłkując się samą świątynią w grze. Istotnym elementem będzie list, który jest do odnalezienia w świątyni autorstwa jeszcze wtedy żywego Archola. Cytuję. Ostatnie ostrzeżenie. Nic mnie nie obchodzi, czy uda wam się przeleść przez most z drugiej strony. Dla mnie możecie piec się w piekle. Tak długo jak jestem w swoich włościach, most będzie podniesiony. A każdego mędrka, który będzie próbował ustrzelić z łuku przełącznik, żeby się tu dostać, osobiście wypatroszę i powieszę na najbliższym drzewie. Podpisano Archol. Archol wtedy jeszcze nie wiedział, że dwór Irdorad nie ma drzew. Debil. Dwór Irdorad był siedzibą paladyna Archola. Świadczyć może tam podobizna Innosa w jednej z komnat, czy wielkie posągi paladynów. Oczywiście posągi z racji obecnej funkcji tego miejsca są splugawione przez siły zła, więc uznać możemy, że Irdorad początkowo zbudowane zostało, by służyć paladynom i królestwu. Dopiero z czasem stało się ono miejscem ataku sił zła i przejęciu tego miejsca przez wysłanników Beliara oraz stworzenie tu zaplecza logistycznego dla kampanii wojennej w Górniczej Dolinie. Teraz pozostaje pytanie, czy Archol pisał to będąc oblegany przez wojska paladynów, czy oblegany przez wojska Beliara. Według Pyrokara tej świątyni nigdy nie odnaleziono, bo prawdopodobnie nigdy jej tam nie szukano. Nie byłoby przecież powodu, jeśli by przypuścić, że były to posiadłości paladyna. Archol mógł być wtedy sługą Innosa, atakowanym przez sługi Beliara. Oczywiście mowa tutaj o momencie pisania tego listu. O czym jeszcze chciałem wspomnieć, to otoczka tego miejsca, bo pojawia się tu element, który może wpływać na nasz odbiór tego miejsca jako w pewnej części tego przerażającego bądź przyprawiającego dreszcze. W różnych horrorach pewnie nieraz mieliście okazję spotkać się z motywem opuszczonych bądź nawiedzonych miejsc sakralnych, jak chociażby jakiś kościół rzymskokatolicki. Choć jednak takie miejsca nie kojarzą się z niczym strasznym, to wystarczy parę zabiegów kosmetycznych,
aby ogromna budowla sakralna wyglądała jak opuszczone przez wiernych i Boga miejsce. Nie inaczej jest w dworze Irdorat, gdzie nieopodal splugawionych starych posągów paladynów, które zapewne przed laty były dostojne i monumentalne. Mieściły się nowo wybudowane sale tortur, czy napisy w języku niepodobnym do żadnego innego, gdzie zaraz za zapieczętowanymi wrotami z wizerunkiem prawdopodobnie Innosa mieszczą się wrota z wizerunkiem smoka żwieńca, a po korytarzach przemieszczają się opętani poszukiwacze. W samym dworze Irdorat oczywiście kluczową rolę odgrywa nie tylko dobór kolorystyki i tekstur, ale również muzyka. Soundtrack z dworu Irdorat obfity jest w damski churalny wokal oraz klawisze, co dodaje właśnie wcześniej wspomniany sakralny klimat tego miejsca, który jednocześnie mocno kontrastuje z przebijającymi się dźwiękami bębnów i różnych przeszkadzajek. Można odnieść wrażenie, jakby ten utwór składał się z dwóch zupełnie innych utworów. Spokojnego oraz nienaturalnie agresywnego utworu. Bo soundtrack doskonale oddaje to, czym dwór Irdorat obecnie jest. Pomieszaniem dobra i zła, splugawioną wersją tego dobrego i bezpiecznego miejsca, azylu wyznawców Innosa.